Dzisiaj jest 15 maja 2021 roku. Idziemy z mocną ekipą na dwudniową wyprawę z noclegiem w lesie. Jak dobrze pójdzie. Jak dobrze wszystko pójdzie. Dobrze pójdzie. 24 km, tam i z powrotem startujemy z Soblówki, idziemy na Krawców Wierch i tam w lesie gdzieś znajdziemy jakiś punkt biwakowy. I tutaj przemawia do was Zbigniew i Marcin Sztorcin i Dante. Chłopaków już znacie ze słynnej wyprawy na Beskid, gdzie w zimie spędzili niezwykle noc pod gołym niebem, tylko przy ognisku w temperaturze minus kilkunastu stopni. Może coś opowiedzą o tej historyjce dzisiaj, ale to na razie. Tego zimna został nam szczękościsk. Szczękościsk. Startujemy. Potem będziemy. Kurde, jak miał podwójnego selfie sticka, to bym jechał po kablu. Popatrz, jest wyszło. To tam będziemy przez te szczęście przechodzić, tak? Wiesz, jakie tam zdrowe są wyjęcie. Tam będą kazackie widoczki, dlatego że tam jest dużo łysego. Ale też nie do krzyczysku. Ale idzie coś tam pobrać. Dobra, podkreślimy kamerkę na razie. Zdjęcie. Tak. Bardzo dziękujemy, zaraz to zdjęcie będzie fajnie pokazane. Tak. O, jak to jest wysoko, ja nie wiem, czy to będzie widać, ale my idziemy właśnie żółtym szlakiem, godzina 30 na Krawców Wierch. Tutaj mamy oznaczenie, że szlak żółty skręca. Mamy oczywiście kapliczkę, ponieważ jest maj. W prawo, chłopaki, idziemy w prawo! Zgoda? Tak. Może być? Tak jest. Chroni nas przed wiatrem. Nas Bóg słońca. To jakiś ten słowiański kamor. Powrót nieskończonej energii, którą gromadzimy idąc w górę. Zbieramy energię z piorunów. Z piorunów! 1,21 gigawata. Ja już się przeniosłem w czasie, teraz chcę zabrać tam moich przyjaciół. Dostałbym. Ruszył dronik, ale nie mogę nagrywać. Thank you.
a ty gonisz z gitarką i w lesie. I ludziom taką atrakcję robisz turystom, nie? Na dupnym szlaku. Nie wiem, co to by miała być za atrakcja, ale przedstawiłeś jak to bardzo obrazowo. Jak to? Gości wychodzi z czapeczką opiei. Wiesz jak jest, ziomeczku? I karteczki wanted. I gościu go chcą chwycić. To wiesz jak dobra, jak on to wpływa? Ewa świszcze! Ewa świszcze! Właśnie odkryłem, że ten symbol, tutaj, to jest, nie jest stabilny, on jest w ruchu. Widzicie, że te końcówki to są takie smugi światła. Tak właśnie, smugi światła. To jest w ruchu, to jest ruch, to jest nieustanny ruch, to co tutaj widzicie. Nie chodzi tylko o to, że to jest takie statyczne, to jest ruch, nieustanny ruch. I zauważcie, że ten ruch następuje z dwóch stron, czyli róbcie wiatraki dwukierunkowe, ludzie, będziecie mieli więcej gigawatów. Dante Truchcik. Bać swoich panów, oni idą za mną. Fajny dzień. Do widzenia. Dziękujemy bardzo. No i teraz właśnie tak się zdobywa moc na trasie. Ta pani siedziała sobie na progu, myśmy z nią trochę pogadali.
i ta pani nam powiedziała szczęśliwej drogi. Przekazała nam dobrą energię. Nie prosiliśmy. Sama nam przekazała. Byliśmy mili. No i tyle. Wystarczy być miłym w życiu, dostajesz energię od ludzi. I jest fajnie. To są wrota. To jest gotów z was przejść przez wrota Baldura. Wrota Baldura. Baldur's Gate! Bah! Przeszliśmy przez wrota Baldura. Baldur Gates. Hej! Aga! Władca prezerwaty. Widzicie domek na drzewie? Mogę tu zostawić.
stacji mocy, następny kamień, stacja 6, Weronika. Nabieramy mocy. Jest następny kamień mocy, nabieramy mocy. Idziemy dalej w górę, potrzebujemy tej mocy dużo, żebyśmy mogli frunąć jak anioły, żeby ta droga nasza była jeszcze przyjemniejsza, jeszcze fajniejsza. Żeby tylko wspaniałe rzeczy dzisiaj nas spotykały i żeby Dante znalazł jakąś końcówkę do tego bita, którego tam w Gnice znalazł gdzieś tam na trawniku. Bo znalazł bita. Muzykę. Tak. O właśnie, muzykę też, żeby Dante właśnie znalazł bita, tak jak poczuł. Kamieniu, pomóż Dantemu, wskaż mu pomysły i ścieżki, którymi powinien podążyć, żeby znalazł właściwego bita. Tak, osiągnęliśmy szczyt. Od siebie powiem, że całkiem przyjemnie jest. Miało dzisiaj padać od rana, mamy cudowną pogodę. No i tak będzie przez cały ten nasz biwak. Jak widać, jesteśmy na granicy państwa. Z tej strony jest Polska. Nasz biwak oczywiście będzie po polskiej stronie. Ważny punkt. Wiecie dlaczego panowie hamak wygrywa na wzgórzach? Bo się sam poziomuje, nie Marcin? No właśnie, znaleźliśmy tutaj, jak sądzimy, dobre miejsce do tego naszego biwaku. Troszkę to już raczej trzeba. Będzie coś z tego, Marcinku? Będzie bal. Sam Marcin, ale ja chcę porządzać rzeczy, a gościu źle porobił, a ja chcę iść po wodę jeszcze. Zrobił moją sytuację. Ja myślę, że musimy poprzestać na tych 3 litrach wody, które mamy i już nigdzie nie chodzić. To będzie dobry plan. Bo po prostu tam na dole czeka na ciebie tylko bagno. Bo ja muszę specjalnie... Powoli, abyś skoczył. No, na pewno.
Kurde, godzina 19. Marcin, zobacz, ja nie lecę po wodę. Ja chcę sobie skoczyć tą wodę. Proszę cię bardzo. Dziękuję. Marcin, zakurzyć! Na deszczyk już niebezpiecznie tutaj popadywać, że tak powiem. Dante mówi, że nie wziął deseczki z domu. No i Dante sobie poradził. Problem. Jednemu, drugiemu, trzeciemu i koniec. Zamieszaj, Dante. Nie łup ojca dzieci robić. To mówi do ojca. Jest Alpin. Jest Alpin, jak wiadomo. Pokaż ten zasobniczek tutaj tu jeszcze. Zasobniczek. Tu mam telefonik, masz? Tutaj telefonik sobie wkładam. Tutaj mój tytulek, zapalniczka, długopisik taki nowy. Może ludzie muszą mieć długopisy przy sobie. I fajny plecak. Przypomniał mi się taki film, jak Gostek, wiesz, mieli łyżki i widelce rozumiesz na takim łańcuszku, nie? Żeby nie ukradli, nie? Za komuny. To mniej więcej ja mam podobną niż wspomniałem się w komuny. Wiesz, jedno jajo, pół cebuli i dwa oscypki. Znaczy się... Śniadanie mistrzów. No, to jest, sprawdziłeś śniadanko mistrzów. Mógłbym tutaj topić złoto. Goście, to była kuźnia Hefajstosa. Oto piękne okoliczności przyrody. Można było łatwiej, ale szkoda gazu. Jeszcze chleba poprzedniego? Nie. Mamy wspaniały chlebek. Może tego chlebka proszę, jak pomidorki zrobię? Mogę wtedy? To dobrze, to wstrzymaj się jeszcze chwilę. To są pomidory, nie chcę dawać lokowania produktu, ale po nich się ma raka. Jemy je teraz, bo jak jest mało, to jest małe ryzyko raka. Ale to będzie potrawka. Ambrozja. To się trzyma tylko na tej liance. I na tym patyczku. Przydałyby się pyrki. Co to są pyrki w skarbie? Potatoes! Niemniaki! Blanszowane z masłem. Przesmażone na złocisto z rybką. A kurde, goście, normalnie wkurzałem się wczoraj na ten hamak, ale dzisiaj... Jestem szczęśliwy, że go mam. Dante zadbał o wszystko, nawet płyn do mycia naczyń, prowizoryczna umywaleczka, tak kranik, że tak powiem. O, proszę bardzo. Złotor. Wszystko działa.
Kucheneczka się fajnie spisała. Bułanówka nabrała teraz ładnych takich tęczowych kolorów. Pięknie. Nie pada, nie pada i to jest plus. Kropiutko. Drzewami mieliśmy biwaczek. Czyściutko, tak jak żeśmy przyszli, tak zostawiamy lasek. Dziękujemy Ci, Lasku, że tutaj nas ugościłeś. Dante. Pozdrawiamy też Baki Laska. Sztorcin. Udało się, natura była po naszej stronie. Cóż. Zmykamy stąd. Jeszcze po drodze mamy smereków. Druida. Tak, oszukaliśmy go przejścia granicznego na przełęcz Linka na Słowację. No nie mamy tu za bardzo oznaczonego wejścia na ten nasz szlak, więc no, chyba będziemy po prostu po słupkach granicznych iść. Niebieski. 45 minut. No. I 170 metrów w pionie Magura. 996. No to wchodzimy na Magurę. I z tej Magury aż do tej Jaworzyny idziemy sobie znowu praktycznie po prostej granią. Okej. Okay. Mamy miniaturową kapliczkę. I ciśniemy dalej. Przedki pana, ej. O. Nawet ktoś się postarał i posadził bratki. Chyba. Przestań padać. Przestań czadać, mówię. Goście się poubierali. Połączaj, w tym momencie deszcz został zakręcony. Teraz moje jelita są zakręcone. Kurwa. Zrób wielki krok, mówię. Lębasy, chleb. Wcześniej tego nie czułem. Poprzedni orków.
opcja. Tędy nie ma szans, bo przecież tu jest... Tu wracamy się, idziemy w przeciwnym kierunku. Tak, ale tu jest tak stromo, tu jest stromiej niż z tego. Nie, powiem ci, Marcin, tu jest... Ja jakoś sobie radzę, ale mam wrażenie, że mam troszeczkę śliskie buty, wiesz? W najlepszym momencie to się musi wszystko dziać. Popatrzcie sobie na to podejście. Aż broda mnie posiwiała z wrażenia. Oto dotarliśmy do Soblówki. Sztort? Z Krawcowego Wierchu przez Glinkę. Jesteśmy wyrąbani przez Smereków. Cóż. Patrzcie, wyglądamy jakbyśmy byli w pierwszej młodości. Wyszliśmy półtorej dnia temu z domu. No. Sztort! Udało się nam. Sztort. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy ponownie. Do widzenia.